półtora roku temu zaczęliśmy zastanawiać się nad ilością i wartością osób przyjeżdżających do Polski, czy to turystycznie, czy biznesowo, czy na zakupy. I po zebraniu danych doznaliśmy szoku w związku z ilością ludzi, która tu przyjeżdża. To są miliony ludzi, którzy przyjeżdżają na krótko lub na dłużej, lub wręcz dokonując tu zakupów. Musimy pamiętać, że ten świat się zmienia, że granice przestały istnieć i ten rynek się zupełnie rozszerzył. W związku z tym, jeżeli stwierdziliśmy o obecność kilkunastu milionów rocznie ludzi i wydatki na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 8 miliardów euro, które tu zostawiają, stwierdziliśmy, że należy stworzyć produkt, który ich będzie prowadził do miejsc, w których muszą zostawić te pieniądze. Także w tej chwili dla 7 miast stworzyliśmy możliwość zaprezentowania branż, które mogą być użyteczne dla cudzoziemców. Stwarza to możliwość przede wszystkim wypromowania miasta, czy informacji, dlaczego warto przyjechać do danego miasta, i to zostawiamy w gestiach władz miasta i urzędów promocji. I stwarza to możliwości firm, które mogą świadczyć usługi dla tych wszystkich przyjeżdżających. A jak wcześniej wspomniałem, są to olbrzymie pieniądze zostawiane w tym lub w innym miejscu przez danego przyjeżdżającego do naszego kraju. Nie ma czegoś takiego u nas, nie ma też w innych krajach, będą powstawały w kolejnych krajach podobne produkty. Wjeżdżasz, instalujesz i nawiguje cię to w języku, którym się posługujesz po danym kraju. Największą i zaletą, i naszą trudnością jest oczywiście przetłumaczenie tego, bo to jest w tej chwili w 6 językach, mamy aplikację i w zależności od potrzeb będziemy dodawać kolejne języki. Może możecie Państwo sobie wyobrazić, no ktoś przyjeżdża i od taksówki przez nocleg, nocne życie, zwiedzanie i restauracje, znajduje wszystko w swoim języku z wytłumaczonym powodem, dlaczego akurat tam, a nie gdzie indziej.